Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do kolejnego odcineczka z zakupu. Tym razem zakupy można powiedzieć w sklepie Obi. Chciałem zawsze mieć żaróweczkę jakąś na pilocik albo kolorową, coś takiego. I znalazłem coś takiego, żarówki z Poluxa. No niestety, no tą widzę na pilot, mają tylko widzę ciepłe światło, nie znalazłem na zimne światło. Ale postanowiłem sobie je wypróbować. Jak widzicie, pilota nie ma w zestawie, są tylko pojedyncze lampki, klasa oszczędności A+, więc w miarę dobra, myślę. Tej 9 kW to ma. Ile tu? Teraz otworzyłem ją i jak widzicie, żarówka jest duża, bardzo duża. Więc jeżeli ktoś ma mały klosz lub ten, że na lampę, a czy na żarówkę, gdzie się wkręca, to proszę zastanowić się, czy ona wejdzie, bo jak widzicie, mieści się w ręce. Cała zajmuje w ręce, nie? Jest bielutka, jest taka duża. No gwint standardowy, normalny, duży gwint, ale na cienkie też chyba były. Są i mniejsze te. Podam wam stronkę, gdzie będzie opisane to wszystko. Są i mniejsze, ale wiadomo, słabiej świecą. No na początek kupiłem sobie jedną. Zamontował, że chcę ją tutaj. Jak widzicie, u mnie klosz jest na 3 żarówki. Ale na początek, żeby ją sprawdzić, to wkręciliśmy jedną. Dobra. Do zestawu osobno trzeba sobie dokupić pilocik. No nie ma go w zestawie, osobno trzeba dokupić. Taki zwykły, mały pilocik na dwie chyba bateryjki. Jak widzicie, włączanie, wyłączanie, rozjaśnianie. I parę innych funkcji. Widzicie, mam kręconą. No i co? I próbujemy. Nie wiem, czy jak to będzie widać dobrze, ale próbujemy przyciemnić. Widzicie, ściemniamy. Można żarówkę ściemnić aż do zera i do pełnej jasności. No powiem, na taki pokój jedna żarówka, no to jest słabe światło. Daje słabe światło. Tam ma tylko 800 chyba 6, nie wiem jak to się teraz nazywa, tej jasności takiej, nie? Można zgasić, można rożnąć. Normalnie sześciutko pilotem. Bez tam problemu. Kolory, jak widzicie, kolory można zmieniać. Czerwony, zielony. Tu jest chyba niebieski. Kilka odcieni różnych. I pomarańcz. Tak jak na tym pilocie widzieliście. Kilka tych odcieni właśnie można sobie kliknąć. Sprawdzamy, co tam jeszcze jest. O, ładne nawet kolory. Tutaj widzicie tych kolorów kilka. Niebieski, różowy, fiolet, coś takiego. Cienie różne właśnie są tego, widzicie, z czerwonego, pomarańczowy. Tutaj mamy flesza, więc będą się takie kolory zmieniać. Nie wiem, czy to tam widać dobrze te napisy. Tutaj mamy przejścia, takie płynniejsze przejścia w różne kolory. Jak widzicie. Się będą mienić te kolory. Jest dosyć jasno i tego nie widać. Tutaj będzie w ogóle płynne przejście, nie będzie widać tego błysku takiego. O, będą się nam ładnie kolory zmieniać. Ja, ładnie się kolory mienią. A na ostatnim to już tak chyba całkiem wolniutko będą te kolory przechodzić w siebie. Takie całkiem wolne, płynne przejścia. Tu możemy rozjaśnić i przyciemnić te kolory. Właśnie nie wiem, czy działa to na wszystkich kolorach. O, patrzcie, no coś się tam przyciemnia. Widzicie, takie o, słabe żaróweczka, taki kolorek, tylko kula się taka świeci. A jak rozjaśnimy, to aż będzie taki błysk, aż do jasnego. Tu mamy na bokach szybko zielony, niebieski, czerwony i na dole biały kolor. Możemy sobie rozjaśnić fest. No myślę, że taka fajna żarówka. No ja sobie tu 3 zamontowałem i światło jest tak jasne, że elegancko włączanie, wyłączanie. Więc jak się wam podoba, łapka do góry.
Subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć nowe filmiki, jakie wychodzą. Będę się starał coś tam dla Was nagrywać. No i do zobaczenia. Cześć Wam.